Hej, hej, hej. 10 na zegarze, czyli czas rozpocząć wieczernicę z wróżką, tak, jasne. Kawę ze wróżką. Poniedziałek jest. Poniedziałek, 10, kawa. Kawa, idźcie, zróbcie kawę. Idźcie, zróbcie kawę. Ja na razie, ja jak zwykle kawy nie mam na kawie, ale tak, wiecie jak jest. Standard. Natomiast mam dużo różnych rzeczy, ponieważ sporo rzeczy muszę Wam poopowiadać, więc będzie się działo. Tu mam myszkę, bo nagrywam. Nagrywam, żeby potem na YouTubie było. Witam Margole i ogonkowe sprawy oponkowe. Petersunie, Gabi, Beatę, Annę i Poszeptane, i Milewski, i Szef. No, schodzimy się, dobra. Wszystkim macham, kogo witam, kogo goszczę. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli chodzi o taki początek tygodnia, to wiecie, że ja od lat robię pogotowie run i żywiołów na nadchodzący tydzień. I to pogotowie run i żywiołów, ja wiem, że Wy możecie mieć w odwrotnym lustrzanym odbiciu, ale ono jest umieszczone na Szkole Magii, na profilu moim, a czy jest umieszczone na Instagramie? Pewnie, tak, jest. Pewnie jest umieszczone na Instagramie. Tak. I dla nowych osób, o co w nim chodzi, liczycie swoją drogę życia z daty urodzenia, czyli na przykład jeżeli się urodziliście 13 stycznia, to dodajecie 1 plus 3 plus 1 plus 1 plus 9 plus, nie wiem, 7 plus 3. I to wszystko liczycie, sprowadzacie do cyfr od 1 do 9, bądź wychodzą mistrzowskie 11, 22, 33, 44. I tutaj dla każdej tej cyfry z drogi życia, czyli z dodania daty urodzin, jest pogotowie run, czyli runa na tydzień i żywioł na tydzień, który wspiera. Co z tym robimy, jak już znamy znaczki? Jak już znamy znaczki, malujemy gdzieś na ciele. Raz, to nie jest to, że tam prysznic zmyje i dramat, nie, bo robimy to intencyjnie, tak żeby nas przez tydzień żywioły chroniły, czyli od poniedziałku do niedzieli. Czyli to już jest w ramach naszych tygodniowych działań. W ramach naszych tygodniowych działań chciałam również powiedzieć, iż wczoraj na błogosławieństwie było bardzo mało osób, chyba się zaczyna sezon sadzą tulipany czy coś, bo było bardzo mało osób, a to też jest nasze tygodniowe działanie. Jeżeli już jesteście wiedźmami, to trzeba by było wiedźmować. No właśnie, i jak zwykle zawsze zapraszam o 21 w niedzielę, 7 świec, karteczka, długopisik, działamy i nie ma bata, nie ma mocnych we wsi. Tak, na takie energetyczne działania. Oczywiście, że fajnie się starać co tydzień. Ja nie mówię, że mus i w ogóle różne takie, ale warto się starać. A, symbolika kwiatów. Symbolika kwiatów jest potrzebna do Andrzejek. Kto był, ten wie. A, w ogóle, chciałam Wam podziękować za bardzo fajną imprezę pentagramową, która miała miejsce z linku ze Szkoły Magii Tarota Wróżki Joanny, czyli z facebookowej grupy, którą tworzymy. I kolejna jumpreza, już zapowiadam, będzie na 8 marca, w poniedziałek, w kwietniu. Jako, że oczywiście mężczyźni... Mężczyźni zdarzają się na naszej grupie, oczywiście. Co twardsi przetrwali, zdarza się, ale szykujcie się na 8 marca, Dzień Kobiet jest. Będziemy PRL-owsko z goździkiem, rajtuzem i winem. No. A Gabi mówi, że po kawałku robi błogosławieństwo. No, impreza była fajna, 2 godziny gadali od choróbsk po duchy, jak to na jumprezach bywa. Dokładnie. A ja już mam, wiecie co mam? Mam książkę, czyli kalendarz, już jest marzec, nie luty. Jak ten czas szybko płynie. Słuchajcie, mamy w sumie 2 iksiki, czyli iksik w tym kalendarzu oznacza raczej nie działaj dużo, bo i tak dużo nie zdziałasz. I mamy te iksiki w poniedziałek i mamy ten iksik w niedzielę. No dzisiaj to raczej sobie nie odpoczniemy, niedzielę można wychilloutować. No, jakieś tam działania nie są zbyt korzystne. I dzisiejsze hasło, dzisiejsze poniedziałkowe, to jest niszczyć. Więc ja myślę, że wszystkie dokumenty, które trzeba pociąć, wszystkie rzeczy, które musimy zniwelować, zniszczyć, bo to nie chodzi o to niszczyć Armagedon, wieża i w ogóle nas tam dopadnie. Jeżeli idziemy zgodnie z pewnymi takimi trendami, to ja bym powiedziała, że możemy zniszczyć to, co jest niepotrzebne.
I wtedy nic nie zniszczy co innego, bo my panujemy nad losem, a nie los nad nami. Tak to trzeba brać, tak mi się wydaje. Dobra, i przy okazji, jak już jesteśmy, to zobaczymy a propos karty poniedziałkowej. Tu mamy niszczyć, czyli niszczmy stare dokumenty, zniszczmy coś, żeby nam iść zgodnie z pewną tendencją, że tak powiem. Zobaczymy, jak tam poniedziałeczek. Mam nadzieję, że te osoby, które lubią horoskopy, już są i sobie posłuchają. Będziemy patrzeć. No, taka wielka zmista w tych kartach nie wynika, dlatego że paść pucharów zawsze daje taką serdeczność, wylewność, dosyć fajne emocjonalności, dosyć spokojne uczucia, dużo w tym niebieskiego, wody, emocji, przepływu, wypływu, dopływu. A propos niszczyć, to może tylko na wodę trzeba uważać, żeby czegoś nie rozkręcić, nie przekręcić, nie poodkręcać uszczelki, tego typu rzeczy. Natomiast emocjonalnie, międzyludzko, dosyć fajnie, bardzo mocno paskiem wzmocniona czakra splotu słonecznego, więc i obrona emocjonalna tutaj jest pięknie pokazana, świetnie rozwinięta czakra trzeciego oka, która będzie promieniowała. To dobry dzień, ale tak jak mówię, jak nam w chińskim horoskopie pisze niszczyć, napisano niszczyć, to proszę tam dokumenty podrzeć, stare listy podrzeć. Dzisiaj jest niszczyć? Dzisiaj jest niszczyć. No to muszę iść do niszczarki. Trzeba będziemy niszczarkę, tak, bo teraz przy tych remontowych ugładzaniach, oprócz tego, że wreszcie znalazłam swoje hafty krzyżykowe, które leżały na szafie, w brzydkich antyramach, więc się ich pozbyłam, to dokumentów takich, wiecie, typu zamówienia ze sklepu sprzed 2 lat, tararara, będzie niszczyć. Będzie niszczyć. Jest pytanie, czy można napisać list do zmarłej osoby i spalić dzisiaj? No jak niszczyć, to niszczyć. Nie? Tak mi się wydaje, że to jest dobry czas. Tym bardziej, że jesteśmy po pełni, więc możemy wydalać. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Dobra. Jutro możemy medytować. Reszta czynności jest lekko na czarno, chociaż no średnia, bo będą wyglądały sprzątania, kontakty z ludźmi, przeprowadzki, egzaminy i umowy, tak średniawo. Natomiast dosyć dobrze wygląda złożone rączki, medytacja, nie nazwę tego modlitwa, medytacja. Pamiętajcie, że jak składamy ręce, to jest bardzo dobry, tworzymy białe światło tutaj u czubka palcy i możemy odcinać pewne rzeczy właśnie złożonymi rękoma. Także to o tym trzeba pamiętać, to tak przy okazji. No i zobaczymy, jaka karta będzie nam towarzyszyć. Siła. Bardzo dobrze, dlatego że tytuł wtorkowy to jest zagrożenie. A skoro zagrożenie, no to trzeba mieć oczy dookoła głowy. A skoro wychodzi karta siły, to tak naprawdę wszelkie trudności pokonać możemy, niekoniecznie walcząc, tylko same się te trudności wymywają bardzo często z naszego życia. Także tu akurat dosyć pozytywnie to wygląda. Środa jest z nazwą sukces. Także jeżeli mamy coś planować w tym tygodniu, jakieś ważne rzeczy, wydarzenia, podpisać umowę, no są jakieś takie rzeczy ważne, które trzeba zrobić, to w środę można, więc fajnie i można. Kontakty międzyludzkie, egzaminy i medytacje. Bardzo fajnie. No ale skoro sukces, to wiadomo, że warto tutaj planować ważne rzeczy. Jak się da to przełożyć, tak, z wtorku, z poniedziałku, reszta jest w miarę normalnie. Jest pytanie. Jest pytanie. Mam pytanie, co daje zakonsekrowany pentagram w Pani sklepie, czy zakonsekrowanie jest jednorazowe? Zakonsekrowany pentagram daje prawie to samo, co pentagram zwykły, który trzeba sobie samemu konsekrować. Natomiast ja to robię po prostu raz w roku, ale potem, jeżeli macie te pentagramy, to odnawiamy. Talizmany ładuje się energią. No i raz w roku jest ładowany energią. Te, które ja mam, te, które wy posiadacie, tak robimy. Co daje? To samo, co pentagram daje, tylko tyle, że jeżeli ktoś nie zajmuje się magią, to nie musi się zastanawiać, czy zakonserwował, czy nie zakonserwował. Jest po prostu zakonserwowany. O, dokładnie tak. Dlatego można, tak jak zawsze mówię, można zrobić sobie fryzurę samemu, a można iść do fryzjera. Dla każdego coś dobrego i można sobie kupić pentagram za 20 zł niekonserwowany, a można sobie kupić za 50 konserwowany. W tej cenie jest moja praca dla Was. Dobra, czyli mamy środę. Środę kartę. Środa karta...
Odpoczynek, generalnie odpoczynek. Mimo że tutaj dużo rzeczy można w tym chińskim robić, to energetyka wskazuje, że faktycznie, że jeżeli już pozwyciężamy przez pół dnia, to potem dobrze zająć się sobą, spa, swoimi myślami, takim spokojem wewnętrznym i zewnętrznym. Czwórka mieczy, ona nie jest złą kartą, chyba że na przykład się pyta, co będzie ze związkiem, to wtedy niekoniecznie dobrze, ale tak, to jest kartą odpoczynku, rehabilitacji, sanatoryjną. Także tak. Tak, zawekowany, dokładnie, zakonserwowany, zawekowany. Bardzo dobre słowo. Bardzo dobrze. Czwartek. Słowo otrzymywać bardzo dobrze na naukę, egzaminy, medytacje, kontakty międzyludzkie, reszta czynności jak umowy, remonty, sprzątania, przeprowadzki, jazdy, podróże, średnio, acz się chociaż pokazują, czyli cokolwiek jest ok. Otrzymywać w czwartku. A mamy bardzo energiczną kartę, która może pokazywać wszelkie moce magiczne, która może pokazywać wszelkie załatwianie biznesu, interesów, albo w ogóle, wiecie, to już załatwiać, to oprócz tego, że mi się kojarzy, jak kojarzy pewnie Wam też, ale jeżeli chodzi o załatwianie spraw, to nam przeważnie się myśli, bo biznes, nie, niekoniecznie. Przy domu jest tyle załatwiania różnych rzeczy, że ta karta akurat czwartkowo pomaga pozałatwiać te wszelkie sprawy, również te domowe. Więc jeżeli ktoś nie ma wielkich biznesów, nie pracuje albo pracuje w firmie, gdzie zamyka za sobą drzwi, jakby koniec pracy, to i tak ma w domu każda śrubka, każdy kolor farby, każde sprzątnięcie, każda umowa. To w czwartek może nam dobrze iść. Także tutaj załatwiajcie sprawy, oczywiście wszelakie. W piątek mamy otrzymywać słowo otrzymywać. Jest to dzień dobry jedynie do medytacji. Cała reszta okienek, jak widać, nam zniknęła. Tak to śmiesznie, tak to śmiesznie wygląda. Marzec, początek. I jeżeli chodzi o energetykę, to faktycznie taka energetyka pływów, odpływów, rozpływów, dopływów i bardziej rozmarzona, kontemplacyjna. Tu można obejrzeć film, tu można przemyśleć jakieś dzieło, przeczytać jakąś książkę, pomarzyć, popisać, porysować, oddać się sztuce, bo raczej nie będzie to bardzo konstruktywny dzień ten piątek, ale na przykład przy księżycu, karcie wody, czemuż i na przykład dobry na imprezę może być, no. Tylko nie brać jakichś twardych czy miętkich, raczej woda, bym powiedziała. Sobota, inauguracja. Dzień w zasadzie, gdzie można robić wszystko, a najlepszy dzień na naukę i medytację, a cała reszta typu umowy, kontakty międzyludzkie, remonty, sprzątanie, przeprowadzki, wyjazdy, rozjazdy w miarę normalnie. Inauguracja, takie mamy słowo, a do tego słowa dociągamy króla monet, który jest bardzo konkretnym człowiekiem, więc wszelkie zakupy, projekty, konstruktywności, mam coś jeszcze zrobić z tygodnia i właśnie to muszę w sobotę uzupełnić, posprzątać tę przestrzeń, bardzo dobrze będzie szło, czy zawodowo, czy domowo, także tutaj super. Niedziela z wielkim X-em jest tryb zamykać, słowo zamykać. Kończymy tydzień, można, ale fuksa i szczęścia nam brakować nie będzie. Czyli może nie będziemy konstruktywni, może nie będziemy się przeprowadzać, może nie będziemy podpisywać umów i niedzielę spędzimy na nie wiem czym. Zabawie, tańcach, hulankach, swawolach, kinie. Ja mówię tak sprzed czasów, nie? Na fajnych rzeczach, bo przy karcie gwiazdy wszystko błyszczy, dzwoni i promieniuje i bardzo ładnie wygląda. Także znowu tydzień nam nie dopieka. Nie mamy jakichś dram. Wiecie, jakie były czasem tygodnie? Wieża, śmierć, dziesiątka mieczy, siwy dym. A tu nam nie dopieka i jest ok. Dobra, słuchajcie, jeżeli ktoś ma urodziny. Już mam jedną spisaną. Od dzisiaj do następnej niedzieli, to zapraszam bardzo serdecznie do Kociołka Wiedźmy, która właśnie prawdę Wam powie. I przekaz sygile zebrałam z kartami. I przekaz urodzinowy czynić będzie. Pierwsze urodziny poproszę. Magdalena, 2 marzec, 8-6. Dobra, Magdalena. Gabi mówi, że w piątek pracy zaczyna. No, ale też nie jest zły dzień. A co? Kiedyś trzeba. Ginie. Dobra. Tak wyleciałaś.
W głowie masz osądzać ludzi i sytuacje. Wiecie, czego nas uczą od wiek wieków? W ogóle dziewczynki, grzeczne dziewczynki idą do nieba, nie? I chłopaki nie płaczą. I takie matryce się rodzą, że potem mamy chamów i miernoty. No, wyjdźmy z tych matryc. I uczą nas też nie osądzaj ludzi. No, ja bym powiedziała, że być może nie siedź na tych czatach i nie krytykuj, bo to nie jest twoja działka, wyłącz se pilotem ten kanał, jak ci się nie podoba, albo cokolwiek. Natomiast osąd musi być, bo jak ja nie będę miała osądu, to ja nie będę wiedziała, co jest dobre i co jest złe, albo co jest dobre dla mnie, albo co jest złe dla mnie. Więc tutaj proszę cię, droga urodzinowa, kochana Magdalena, dobrze mówię? Tak. Magdaleno, masz osądzać ludzi i sprawy. Właśnie dlatego, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe, a nie, ja nie będę osądzać. Taka jestem dobra, rozpływam się w tęczy i pierdzę brokatem, nikogo nie osądzam. Wszystkich osądzam. Nie krytykuję, ale osądzam, ok? Umówmy się. No. We w sercu. Masz gwiazdożyć, masz postawić na siebie, na swoje talenty, iść za głosem serca, brzmi może górnolotnie, ale po prostu to, co lubisz. Jak lubisz piec torty, zacznij na tym zarabiać. A nie daj sobie wmówić kolejnej matrycy, że aktorki nigdy nie zarobią. Wróżki też nie zarabiają, a jedne tak. Tak po prostu idź za głosem z serca. A w nogach masz być twarda, niemiętka, zimne nóżki mają być, tutaj król mieczy, zdrowy rozsądek, planowanie i przycinakiem do przodu. Tak ma wyglądać ten rok, ale przede wszystkim naucz się osądzać. Trzeba osądzać, nie krytykować, osądzać. Bo ja muszę wiedzieć, co jest dobre, co jest niedobre, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Każdy ma swój inny osąd. Dla jednego aborcja jest cacy, dla drugiego jest B. Dla jednego śmieci w oceanie wiszą im. Ale to jest osąd. Trzeba osądzać. Kto jeszcze ma urodziny, ja się zapytuję. Urodziny nam potrzeba. Na razie nie wychwyciłam. Dobra. Czyli nie mamy urodzin, czyli słuchajcie, czekamy, czy ktoś ma urodziny od dzisiaj do niedzieli i będzie przysłanko. I w takim razie, słuchajcie, zapalamy nasze świece. Ja tu już zapalam. Skupmy się intencyjnie na tym, żeby to był po prostu dobry tydzień. Ponieważ przy prowadzeniu żywiołów wody, ognia, powietrza i ziemi, tak naprawdę w momencie, kiedy nasze drogi są prostowane przez te cztery siły i piąty eter, i piąty wierzchołek, tak jak było przy konsekracji, że cztery żywioły i piąty wierzchołek kładę tutaj na tym stole, żeby nam się dobrze żyło, żeby nam się darzyło, żeby już po prostu same dobre rzeczy funkcjonowały w naszej przestrzeni przez cały tydzień. Jak macie świece, podłączajcie się, jak nie macie świec, mentalnie z nami bądźcie. Dobra, marzec otwieram bują, bo tutaj mamy sprawy księżycowe jeszcze tygodniowe gdzieś. Trzeba się przyzwyczaić do świeżego miesiąca. Słuchajcie. Powadza jest panna, nie? Skorpiona napisałam zamiast panny. Nie, panna, waga, skorpion. Dobrze, tak. Dobra, okej. Okay. Dobra, bo myślałam, że się pomyliłam. Dzisiaj mamy poniedziałek w znaku wagi, więc tak naprawdę wszelkie wyważone decyzje, rytuały dotyczące równowagi będą bardzo dobre. Potem mamy przejściówkę w znak skorpiona i wtorek i środa są skorpioniczne. Jako że księżyca maleje, dobrze będą funkcjonowały wszelkie rzeczy odcinające. Jeżeli chcemy się czegoś pozbyć, we wtorek możemy się pozbyć konfliktów, jakichś niepotrzebnych emocji, w środę wszelkich rzeczy, złych umów, spraw intelektualnych. Także tak to może być. We w czwartek mamy księżyc przechodzący do znaku strzelca, który będzie nam towarzyszył do soboty i te strzeleckie rzeczy, one trafiają w cel. Celem w czwartki może być powiększenie wszelkich możliwości. Piątki oczywiście miłosne, a soboty sprzątające. I teraz strzelec w sobotę i dążący do nowium bardzo ładnie da nam możliwość wyczyszczenia własnego mieszkania. W niedzielę koziorożec, który wnosi pewnego rodzaju energię, przemyślenia, metafizykę, czyli taka niedziela, bym powiedziała, lekko wypoczynkowa. Tutaj tam dziewczyny farbowanie, niefarbowanie, ja Wam powiem, że ja zazwyczaj, nie patrząc na księżyc, trafiam i zazwyczaj wiem, że włosy to byk i lew.
ale to dopiero mamy, słuchajcie, od 16. 16, 17, 18 to jest w byku, a 23, 24 i 25 jest w lwie, więc jakbyście coś cudaczyli i chcieli sobie zaplanować, to podejrzewam, że najlepiej. No, także tak to wygląda księżycowo. A jeżeli chodzi o ogłoszonka teraz. Aha, czekam na zgodę mojej siostry, bo mam urodziny 4 marca. Dobrze, mamy jeszcze czas. Gdzie ja mam ogłoszonka? Tu mam ogłoszonka, a na ogłoszonkach mam namalowane mazaczki, kolorystykę. Nie pytajcie po prostu. Nie zmieściło się. Słuchajcie, czyli tak, przede wszystkim chciałam Wam bardzo mocno podziękować za super imprezę pentagramową. Pentagramy są jeszcze na sklepie, te konsekrowane, można je sobie zakupić. Także myślałam, że naprawdę będzie siwy dym z rozejściem, ale na szczęście nie było, bo w pierwotnym założeniu, jak zaczęłyśmy je składać, żeby je po prostu w jakikolwiek sposób mieć, to pierwotne założenie było takie super, starczy na rok, ale potem jak zaczęliście rozkupować wszystkie inne rzeczy po prostu w 5 minut i bić rekordy, to mówię, no w imię ojca, no 5 minut nie będzie, ale jeszcze są, więc to na spokojnie można, natomiast sprawy sklepu sprawami sklepu, ale bardzo fajnie się działo na imprezce. Oczywiście było tajne przez poufne, byliśmy w Narni, czyli wchodziliśmy przez link, żadnych tam obcych ludzi nie było. Dziewczyny widzę pozadowalone z jumprezy, także szykujcie się na 8 marca poniedziałek. Tylko myślę, że będzie to jumpreza po 21, dlatego że z godziny zrobię filmu i o 22 najwyżej zaczniemy jumprezować, że tak powiem. Czyli również można ciamkanie naszykować i co? I będziemy znowu gadać o głupotach i bardzo dobrze, bo kiedyś trzeba. Natomiast już od dzisiaj zaczynamy, słuchajcie, akcję wielbienia żywiołów. W tamtym roku również ona była. Dlatego ten poniedziałek, środa, piątek będziemy się spotykać o 21 na akcji wielbienia żywiołów. I otóż, nie ten zeszyt, znikam. Aha. Wiecie co, a jak można zniknąć sobie bardzo ważny zeszyt? Nasz grimoarek. Można sobie zniknąć, jak się popchnie dalej, o, to można sobie zniknąć. Dobra. Jestem, zaraz wracam. Mamy taki grimoire sobie, to znaczy ja mam sobie grimoire YouTube'owy i będziemy wielbić żywioły. W kolejności Wam chciałam powiedzieć, tak jak sobie wkleiłam kartki, dlatego się tak naszukałam, słuchajcie, marcowo. Zaczniemy w tym tygodniu od medytacji wiatru. Co trzeba przyszykować? Trzeba przyszykować 4 świece. Fajnie by było. Ja nie wiem, czy ja nawet się dogrzebę teraz w tych całych rzeczach do tych świec, więc sobie pewnie przygotuję białe, ale w kolorach żywiołów dla wiatru żółta, potem będzie woda w następnym tygodniu, czyli niebieska, potem będzie ziemia, czyli brązowa, potem będzie ogień, czyli czerwona. Jak nie mamy, no to 4 duże świece, na których malujemy te symbole żywiołów. Czy namalujecie je alchemicznie, czy namalujecie je obrazowo, czy nakleicie naklejkę, to już zależy od Was. Spotykamy się o godzinie 21 na wieczorze z wróżką, a propos tej medytacji, czyli tak jak robiliśmy dekrety, ja nie robię osobnego filmu, tylko jak gdyby zaczyna się wieczór z wróżką i zaczynamy od działania i będziemy zaczynać od medytacji wiatru, która jest bardzo ładna. Zapalamy świecę i mówimy: oczyść mnie wietrze, niesforny wietrzyku, daj mi moc potężną tworzenia przestrzeni. Mam marzeń własnych i życzeń bez liku, a bez Twej pomocy niewiele potrafię zmienić. Ja, urodzona, jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Skupiam w sobie energię 4 żywiołów, która promieniuje w moim wnętrzu. Dziękuję Ci, wietrze, za każdy powiew świeżości w moim życiu, za to, że jesteś moim oddechem i moją mocą. Dziękuję Ci za wszystkie zmiany, które miały miejsce przy Twoim udziale. To Ty jesteś mocą mojego umysłu. To Ty wzmacniasz mój intelekt, to Ty wspierasz moje postanowienia, to Ty dodajesz mi energii do działań. Dziękuję Ci za każdy egzamin w życiu, który zdałam przy Twojej pomocy. Jesteś moim powietrznym przyjacielem, jesteś moją mocą. Dodajesz mi siły i wiary w przyszłość, jesteś mym wzmocnieniem. To Ty towarzyszysz mi w każdym pomyśle, w każdym umysłowym działaniu. Dziękuję Ci za wsparcie, dziękuję Ci za mój pierwszy i za mój ostatni oddech.
Dziękuję, że mnie kształtujesz i wzmacniasz. Bądź ze mną, ochroń mnie, dodaj mi mocy. Dziękuję Ci z całego serca, wielbię Cię, kocham Cię, oddaję się w Twoją opiekę, tu i teraz, w tym czasie i w tej przestrzeni. I to będzie medytacja na ten tydzień, którą robimy we w poniedziałek, we w środę i w piątek o godzinie 21 na kanale Joanna Wiśniewska myślnik hrabina. Warto to robić. Dlaczego? Nic tu nie przyciągamy i nic nie chcemy. Wreszcie. Wreszcie. Słuchajcie, raz kiedyś trzeba podziękować za to wszystko, co się dzieje koło nas. I za to dobre, i za to gorsze. Podziękować, żeby była wymiana energetyczna. Więc w marcu świetnie będziemy dziękować czterem żywiołom. Potem na kawce Wam kolejne żywioły przeczytam. I otóż dzisiaj pojawi się ta medytacja na wszystkich moich mediach, żebyście mogli ją sobie ściągnąć i żeby sobie można ją było ze mną mówić. O. To jest pytanie, czy zapalamy wszystkie naraz, czy pojedynczo? Nie, pojedynczo świece. Jak robimy wiatr, to zapalamy wiatr. Mogą być podgrzewacze. Mogą być podgrzewacze, oczywiście, że mogą być podgrzewacze. O ogień tu chodzi najbardziej, jako ofiarę, tak? No jakaś materia, która znika, więc my dajemy energię, którą oni biorą. Także mogą być podgrzewacze, tutaj nie kombinowałabym, Bóg wie jak. Ja pewnie też dla wygody tak naprawdę w ten sposób zrobię, bo te świece się leją, kapią, wywalają, dramat. No, także będziemy robić. I to jest takie bardzo ważne, dlatego że to jest no, kolejne działanie magiczne, słuchajcie, przez miesiąc, bo to będą 4 tygodnie, niech ja sięgnę, jak znajdę myszkę, ile my mamy w tym marcu tygodni. Raz, dwa, trzy, cztery, idealnie. Czyli będziemy prawie przez cały marzec zapindalać z wdzięcznością wielką. No i narabiać sobie dobrej energii, a podziękować raz na rok wypada. W tamtym roku było w marcu, w tym roku tudzież również będzie w marcu. Czyli to jest pierwsza ważna rzecz, zapraszam wszystkich, żeby potem nie było wróżka, ratuj, źle mi się dzieje, klątwy, uroki, a nie ma prośby, nie ma błogosławieństwa, nie ma dziękczynienia. Wróżka zacznie pytać, a co robisz, żeby było lepiej magicznie? Siedzisz, słuchasz wróżki na kawie, a potem cię nie ma. No, nie ma. Trzeba robić. Dobra. To było. Bardzo serdecznie chciałam podziękować, bo to w tym tygodniu przyszło do mnie właśnie za dwie rzeczy, które nasza Agata stworzyła. Remedia magiczne. Słuchajcie, mam szczurka, który ma oczko bardziej. Znaczy, fajnie mieć jedno oczko, nie? I ma normalnie takie, i ma ogon niesforny, i w ogóle jest pokrętny. I bawołu pięknego, sznurkowego. Agata to jest właśnie ta osoba, z którą były warsztaty maslenicy. I nasze poszeptane. I będą również warsztaty koniec kwietnia, początek maja. I z tego, co Agata mówiła, być może będziemy robić Babę Jagę. A Baba Jaga to jest cała historia, więc fajnie o tym posłuchać. Agata, tak jak prowadziła warsztaty 6 godzin, tak 6 godzin przegadała o wszystkich magicznych i bardziej magicznych i rytualnych i różnych rzeczach, także warto. To jeszcze będę ogłaszała, ale już możecie się psychicznie przygotowywać. Także tak. Może wtedy mówię metalowe. Była już świeczka, była, możesz się podłączać. Możesz się podłączyć, tak patrzę, o czym mówicie. Także to i chciałam podziękować bardzo serdecznie. Są jedne urodziny. Jeszcze urodzinki mamy? 29 luty. Czy się łapie? Nie, bo ja tu mam zasadę, od do. A, 29 luty się łapie, przepraszam, 9 się łapie. No. 9 to by się załapał wtedy albo i w ten czas. No. To 9 to jest w ogóle, oczywiście, tak że jest. Się łapie. Maryla, za zgodą 51 lat. Tak. Luty 51. 29-51. No, bo luty 29 jest tak specyficzny, że się łapie. No, właśnie, no może bo... w kwietniu nie, ale wreszcie. No właśnie, bo wiesz. 29 to owszem. To dobra. Tak jakby dziś. Tak jakby wczoraj. Ale jeszcze w głowie. Bądź cesarzem swojego losu. Staraj się myśleć o sobie. Wykazuj się zdrowym egoizmem. Buduj swoją przestrzeń nie względem kogoś albo dla kogoś, tylko względem siebie. Błąd, który bardzo często popełniają na przykład rodzice, to jest to, że wybuduje dom dla dzieci. Potem się okazuje, że siedzą w 200-metrowej przestrzeni w jednym ledwo ogrzewanym pomieszczeniu, a i tak na górę nie wejdą, bo im nogi nie pozwalają. Budujcie rzeczy dla siebie. Róbcie rzeczy dla siebie, to potem i tak po Was zostanie, więc to nie jest problem, a trzeba po prostu wykazywać się pewnego rodzaju logiką. Serce. Serce
w zwycięstwie. Czyli jeżeli nawet są kłopoty, to ty już czuj się jak zwycięzca, dlatego że wszystko możesz pokonać. A jeżeli chodzi o działania, czaruj swoją rzeczywistość. Czyli ten rok powinien być pod wezwaniem twoim, dla ciebie, przez ciebie, a nie wiecznie dla kogoś, przez kogoś. I to i tak się rozmywa po kątach. O, to tak. No i siostra poszeptanego. Tak, Agata powiedziała, że oczko metalowe, taka mała podpowiedź. Aha, no oczko, no bo to metalowego oczku. Różnego. Ale oczko temu misiu. Metalowe. A Ania, 4 marzec 79. Za zgodą. Ja to lubię nawet takie creepy. Czasem się zastanawiam, czy te lalki, te moje, nie powinny mieć jednego zwisającego guziczka zamiast oczka. Takiego, nie? Takiego lubię, bardzo lubię takie. Oczku temu mi się urwało, to bardzo lubię. Dobra. Czy wróżby są płatne? Ogólnie wróżby tak, są płatne. Urodzinowe przesłanie. To jest przesłanie urodzinowe. Tak. Staraj się wyłowić wokół siebie ludzi, którzy wprowadzają cię w maliny i w błąd. Nie oddawaj się rozmarzeniom, bo zapomnisz o konkretach, a jeżeli tworzysz te marzenia, to muszą być przy nich plany, które do realizacji tychże marzeń doprowadzają. Jeżeli chodzi o serducho, znowu rozpisanie na 1000 kawałków. Oczywiście marzenia są fajne, ale czas koncentracji w tym roku powinien nadejść, bo i w księżycu, i w tej siódemce pucharów, to mi się tutaj, dziewczyno, rozwalasz na o, jak to by było, gdyby. Nie będzie, jak się za robotę nie weźmiesz. Za robotę się brać. Konkret ma być, po prostu. I co w działaniu? Ten konkret właśnie. Rycerz buław. To jest ogień w ogniu, energia w energii, szybkość w szybkości, działanie w działaniu. I jeżeli tylko połączysz te dwie sfery, mam wysokie marzenia, ty możesz marzyć nawet o 5 willach z 6 mercedesami i 4 basenami, jesteś w stanie to spełnić, ale nie siedząc i wzdychając, tylko w rycerzu buław, rękawy, za łokcie i robić. O, dokładnie tak. Dobra. Już urodzin chyba nie mamy. Nie, póki co nie. Nie. Dobra. Słuchajcie, i chyba tak. A na NUF można się już zapisywać. NUF będzie, jak znajdę, 13 w sobotę, z tego co pamiętam. Tak, 13 w sobotę w Rybach, z tego co patrzę. NUF oczywiście ogólne oczyszczenie miesięczne. Ja wam mówię, że kiedyś to jeszcze tam paliłam na przykład w niedzielę świecę złotą na dobrobyt. Teraz to już robię NUF pełnię. Błogosławieństwo tygodnia i ewentualnie miliony rytuałów, które gdzieś tam prowadzę z wiśniami, ale no to wiadomo, wiadomo. I można się zapisywać. Koszt jest wtedy 22 zł, nic nie podrożało od 2 lat chyba. Razem czynimy na kanale, ja Was wywołuję, także NUF. Pamiętajcie, bo ja czasem zapominam ogłoszeń napisać, Wy pamiętajcie też. Co jeszcze? A, produkt tygodnia, ostatnia rzecz, słuchajcie. Produkt tygodnia to jest drewniana sygila. Jest to znak, który przyszedł do mnie kiedyś i w różnych formach, bo i na lusterku sobie zrobiłam, i na magnesie mam, ale to ja, natomiast u nas jest drewniana. I już Wam mówię, co oznacza, bo mamy tutaj kaman, kilka znaków. Mamy runy Algis skierowane na 4 strony świata, które oczywiście bardzo mocno nas chronią. Nie jest to cała tarcza algizowa, ale część tarczy algizowej i one odpychają jak widełkami negatywne energie płynące do nas z 4 stron świata. Poczekajcie, muszę ją ustawić równo, bo nierówno ją ustawiłam. Mamy również 4 żywioły. Które wzmacniają naszą energię na każdym poziomie, bo ziemia wzmacnia na poziomie finansowym, ogień na poziomie energii, woda na poziomie emocji, miecze, czyli powietrze, na poziomie intelektu. My znajdujemy się w centrum, gdzie leży również kwiat triskiety, który w 3 aspektach jednoczy ciało, umysł, duszę, to co było, to co jest i to co będzie. Mocą 3 po 3-krotnie wzmocnioną. Otoczeni jesteśmy kręgiem, otoczeni jesteśmy 2 kręgiem, czyli mamy już tutaj wzmocnienie energetyczne naszej przestrzeni, a oczywiście władcy 4 stron świata nie dopuszczają do nas żadnych złych
działań. Symbole Boga i Bogini wzmacniają naszą energię i naszą wolę. Jest to sygila ochronna, jest to sygila podnosząca wibracje, podnosząca energię. Runy Durizas, które też są wpisane w tęże sygile, dają taką, no powiedziałabym, ochronę rozbicia klątw i uroków. I jest bardzo ładne zaklęcie, przygotowałam sobie stronę, którą możemy jak gdyby powitać tą sygilę w naszej przestrzeni. Wzywam o moc tarczy i cztery żywioły, by w mojej obronie stanęły pospoły. Moc magicznego kręgu ochroną mi będzie, na górze, na dole, dookoła, wszędzie. Wzmocnią mą energię strażnicy północy, to co materialne w ich zostanie mocy. Straże wschodnich granic strzegą mego domu, nie pozwolą krzywdzić umysłu nikomu. Na zachodzie stoją te potężne siły, co strzegą emocji, by złe się skończyły. I wreszcie południa straże wszechobecne dadzą mi ochronę, bym czuł się bezpiecznie. I nie pozostanie atak bez pomocy, ciernie cię uszkodzą, a więc strzeż się mocy. Tą sygilę można położyć w domu, nosić przy sobie, przypiąć do kluczy, wrzucić w torebkę, w portfel. Tak, mamy tu jeszcze, także to jest produkt tygodnia i to będziemy w tym tygodniu reklamować. A tu jeszcze Irynka Jusia pyta, co najlepiej kupić w sklepie Pentagram, jeśli chodzi o zwiększenie klientów. Dedykowany skrypt runiczny bądź sygilę runiczną, dlatego że to będzie pod konkretną osobę, konkretną firmę, konkretnych target i miejsce. Ja na przykład, Doroty się możecie spytać teraz, jak ten remont ma być i tam trzeba było, mamy zafoliowane wszystko. Jest pięknie po prostu. Folia nie spożywcza, tylko ta stretch jest genialny, bo wiecie, szafka, fotel, kanapa, tam zostało 5 mebli tylko, ale zostało parę pudeł, parasole są niezastreczowane i znalazłam oczywiście ukryty, bo ja robię i czasem zapomnę, skrypt dla na klientów, który był robiony o ja pierniczę, słuchajcie, z 2005 rok, może tak. I Dorota pieczołowicie streczowała ten skrypt, bo ten skrypt ma tam być, bo to biuro, bo to klienci w ogóle. Także taki skrypt na daną sprawę, na daną energię, na daną osobę, to będzie sprawa osobiście indywidualna i myślę, że lepsza. Tutaj polecacie sygile. Tak, jest fajna. Ja Wam powiem, że to był taki channeling, Boże, ja już nie pamiętam kiedy, w Księdze Cieni na pewno mam zapisaną datę. Ale to było takie, tak to ma wyglądać. Potem jeszcze stworzyłam taką sygilę kobiecości, coś, ale jak gdyby ta po prostu zadrżałam, warto mieć jako ochronę. Znaczy ja wiem, że nie trzeba się tymi obwieszać jak choinka, tam o tu pentagram, tam sygila, coś, ale tak w domu to u mnie też wisi. Czy my mamy w ogóle tu przyklejoną tą sygilę do drzwi? Nie mamy. Mam tutaj na jednym tym. Leży, no a to po ja drugie wiem, mamy, ale... chciałam przypomnieć, na każdym zeszycie jest sygila. No to w sumie na tak. Płatce. Właściwie to taka prawda. Tak, jak już taki by znak, ktoś nie miał, taki a miał. Taki znak firmowy. No, ten zeszyt do błogosławieństwa też tą sygilę posiadać. A ja zaraz rzucę na stronę sklepu i do szkoły no, filmik także na ten temat. I co? I chyba wszystko, słuchajcie. Remonty, to już nie będę Was truła. Czy skrypt robi co roku na klientów wróżka? Nie, no ja tak jak mówiłam, ja ten skrypt mam, ja przypuszczam, że wcześniej, ale tak mi się 2006 mniej więcej, no ile mam, 14 lat, siedzi w bardzo brudnej antyramie, wygląda jak wygląda, ale po prostu wiem, działa. Że działa. Także nie ma co roku robić. Oczywiście skrypty działają energią kształtu. Ja teraz też przez te lata nauczona pewnymi rzeczami, wiem, że trzeba je trochę karmić i w ogóle, więc takie rzeczy. Natomiast młode dziewczy se zrobiło i se ma i se działa, także tak. Dobrze, moi kochani, myślę, że to już wszystko. A oprócz tego, zawsze na końcu zapraszam Was na nowy kanał Wiśniowa Magia, ponieważ tam ukazują się sukcesywnie filmy, które są tutaj na kanale zakryte przez wszystkie wieczory, i różne inne rzeczy, a tam będzie po prostu czysto magicznie i czysto karcianie. Będzie po prostu łatwiej coś znaleźć, jeżeli będziecie czegoś szukać. To będzie nasza taka księga cieni. Właściwie to mogłam tak nazwać ten kanał. Może zmienić. Bo to będzie taka księga cieni, słuchajcie. Teraz widzicie, to się nazywa channeling. Teraz na to wpadłam, że to jest po prostu księga cieni. Że tylko magiczne rzeczy, żadnych popierdółek tam nie będzie.
Dobra, ale na razie szukajcie jeszcze wiśniowej magii. Na razie tak to wygląda. Dobrze, ja lecę. Aha, za jakiś moment na kanale będzie na żywo film, dlatego że chcę Wam pokazać luty w bullet journalu i planowanie marca, co planowanie nie jest jakieś wybitne, ale fajnie wyglądają już te bullet journale, bym powiedziała, wypełnione, więc Wam pokażę, a specjalnie go robię tak, że nie ma tu żadnych intymności, więc mogę Wam wszystko pokazać. Także ja żegnam się z widzami z YouTube'a, gdzieś spróbuję się, poczekajcie, najpierw wyłączę kamerę na twarz, potem wyłączę kamerę w ogóle, pa, pa!